Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy Final Doom TNT Evolution. Kontynuujemy dalej mapę 27, Mount Pain. Już właściwie pod końcówkę jesteśmy tutaj. Czacha, no czacha, czacha, czacha. Czacha. Bardzo, bardzo denerwująca czacha. Ty kurde. Poszła tam na dół. Pain Elemental tu jakiś jest na stówę. Bo tych czaszek jest tu zwyczajnie za dużo. I nieważne ile ich zniszczę, cały czas pojawiają się nowe. Ale dupa. Dobra, mam dużo amunicji do BFG, skorzystajmy z tego. Bez sensu. Gimperze, bez sensu. O, oh, wow, prosto w to wlazłem. O kurwa, ale mnie strzelił, no masakra. Dobra, przyjrzyjmy się tym dodatkowym broń, bo tu jeszcze coś mam. Mam to. To jest całkiem niezła broń. Może się przydać szczególnie na te czachy. Mam brońkę Mankubusa sobie. Ten tam puszczę troszkę tego. O! Co mnie za... Czaszka mnie zablokowała, no bo... Co by mnie mogło zablokować? Ja cię kręcę. Pain Elemental jest na zewnątrz, chyba. 5% zdrowia. Fuck, taki trudny moment. Straszne to jest, po prostu to jest straszne. Spadaj, Chain Gunnerze zasrany. Próbuję to raszować, wiecie? O, kolej super shotgunem. Ekstra. O, pójdzie bić się z czachami na zewnątrz. Bardzo mądrze. Dziękuję ci za wsparcie, drogi kolego. Co? Wracam z powrotem tutaj, to po co był ten mój cały obchód? Po co ja to wszystko dookoła przechodziłem? Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że tu nic nie ma? No dajcie spokój, ja się strasznie namęczyłem nad tym. Czy tu na środku chyba jest wyjście jakieś, tak? Nie przeuważyłem go, to jest dźwignia. Arkwajl. Ale dupa. Jak to zrobić teraz? Wracamy to w takim razie raz jeszcze. Świetnie, trudne to. Poszły tam czachy na zewnątrz. No kurde, nie ma łatwo. O, mogę to zamknąć sobie jak chcę. Spoko. Tutaj tak nie ma jak... Mam do BFG? Nie mam, zmarnowałem, kurna. On tutaj wyrzutni rakietu troszkę. Może to nie było takie głupie? Nie no, było głupie raczej. Już mnie Arkwajl rozdupczył. Jak to tutaj kurna zrobić? Zobaczmy, co tu jeszcze mam. O, z tego nie mogę korzystać, bo tego nie zdobyłem w żaden sposób. Tylko przypadkiem. Znaczy nie przypadkiem, tylko na tym. O, fuck, Arkwajl znowu. Dupnął mnie? Jak? Przecież schowałem się przed jego wzrokiem. Fuck! Żadna rakieta go nie trafiła, goddammit! Dobra, jeszcze jedna próba.
został zgnębiony. 7% zdrowia. Z21, chociaż z tego to raczej nic nie wyjdzie. O, nieważne. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Mankubusik 1. Może go z fatality zdejmę, to troszeczkę zdrowie mi odnowi. A fakt, już miał wystarczająco mało życia. Musiałbym podskoczyć. Nie, nawet na poskoku nie dam rady. To mniejsza. To mniejsza o to. O fakt. Dobra, lecimy na górę. O! No ale czacho! Spadaj. O, apteczka, cudownie. Tam jest koniec poziomu chyba. Nie. O Boziu. O! To był koniec poziomu. Mount Pain, finished. Entering Hack. Tak na dobry początek. Chyba ich coś pojebało. Co to za pomysł w ogóle? Tak nie w ogniu krzywym sobie. O! Argwaj słodki, nie? Ale stoi na Mega Sphere. To może być przydatne. Czekajcie chwileczkę. Okej, już jestem. Przepraszam was za przerwę. Wracamy sobie do gierki. Aha, no co to za imp? Co to za bardzo niedobry im? Bo niestety telefonik mi zadzwonił. I to taki dosyć ważny. O, ale mu podlazłem, ja pierdolę. Strasznie lamię tą głupią grę. Mega Spiro, ale nie mam jakiejś zdobyć. To jest jakaś morda demona. Okej, są jeszcze jakieś rakiety. Fajna muzyka to jest na tym poziomie. Tak ogólnie. O kurna. Nieźle. Kurwa! Ale jak rozdupczyło. Tej Mega Sphere specjalnie nie podniosłem. Jak coś. W sumie nie ma sensu, żebym teraz tutaj szedł, bo tutaj nic nie zrobię. Mogę tylko ich zabić, co mi to da? Raczej nic. Chyba, że tutaj dobiegnę. O, fuck. Padł na szczęście. Damn it, damn it, damn it. Padł. Okej. I tu mam czerwony klucz. Który jeszcze nie wiem do czego służy, ale okej. Fakt, tam dużo rewenantów się pojawiło. BFG i ta pierdolne. Ale oblężenie! Fakt. Okej. Chwileczkę. Albo nie. Zabrało mi się na kichnięcie. I nie chciałem was tym odgłosem tutaj męczyć. Takie pieprznięcie w mikrofon to jednak... nie jest bardzo przyjemne. Przyjemne. Okej. No i zobaczcie. Teraz mam Mega Sphere. Fajnie, że sobie to tutaj zostawiłem. No bo teraz na pewno
Trzeba tymi gościami się zająć. O kurde. Ale jestem awesome. I'm so awesome. Na szczęście tam. O kurde. Co to się dzieje dzisiaj? Co to się dzieje, dzieci? Nic. Zupełnie nic. A, dwie rakiety generalnie starczą. Okej. Czerwony klucz, zastanówmy się. Nie ma żadnej informacji o tym, gdzie on może być potrzebny. Z tego co widzę, to tutaj. O, niebieski też. Okej, czyli w każdą stronę prawdopodobnie będę miał klucz innego koloru. I na końcu trzy pary drzwi. I za nimi wyjście, albo jeszcze kawałek poziomu. Okej, klasyczny numer. Niech tak będzie. Niczym nowym tutaj autorzy moda nie błysnęli. Chyba nawet w podstawowym Doomie coś takiego było. Na pewno w Wolfensteinie 3D zdarzało się coś takiego. Że tam były złote drzwi i zaraz za nimi srebrne. Trzeba było najpierw obydwa klucze znaleźć. Heretiku też, Heretiku bardzo często taki numer był. Ja nie jestem pewien, czy w Doomie podstawowym też. Bo w dwójce coś takiego chyba było. Kurwa, trafił mnie Arkmail. Pięknie, plama została czerwona z drugą. Umrzyj! Reload, dziękuję. Ta mała... Dziwko... Chciała mnie tu zabić. Prawie jej się to udało. Dwie małe dziwki, przepraszam. Przestań. Nie masz szans tego przeżyć. O fuck, reload. Zdechnij! Dobra. Ten reload jest bardzo niedobry. Jest bardzo, bardzo niedobry. Tam już żółty klucz widzę. Pain elementale jakieś tam wyleciały zza wzgórz. I zza wzgórz piekła wyłoniły się pain elementale. A oczy ich lśniły czerwienią, a krew ich również była czerwona. A Gimper widział to i wiedział, że jest bardzo, bardzo niedobre i trzeba to rozpierdolić. Więc zabrał się do dzieła i przeszedł 32 poziomy, a 33 odpoczywał. Ale to było beznadziejne. Macie tam z BMP. A ten drugi pocisk zmarnowany. Fuck. Impy. Fuck! Teraz by się przydał ten jeden pocisk. O goddammit. O coś się zaciąłem jeszcze. O, jakieś drzewo tutaj wystające. Zrobimy to jeszcze raz. Tym razem nie marnując żadnego pocisku. To jest dobre, bo ta eksplozja z BFG nie tylko ich rozwala, ale rozwala też od razu te pain elementale, które z nich wyskakują, przynajmniej większość. Więc drugi pocisk z BFG jest niepotrzebny. Co tam przeżyje, to można dobić. Ha! A, dostał. Pysk! Jakaś apteczka? Mega Sphere tu jest, to po walce sobie wezmę. No, nawet klucze nie wzięła się pojawili, tak. No, ale mogą mi tu najebać. Tak będę miał 200 zdrowia. 200 pancerza. Jeszcze ktoś stoi? Wytłukę najpierw wszystkich za nim. O, pójdę w tego Mega Sphere. Okej. No, ale to jest zajebista sprawa. Trochę jakbym sobie... I tak KFA wpisał.
Kto wie, do czego służy IDKFA? Zresztą powinniście wiedzieć. W jednym odcinku byłem zmuszony tego użyć przez błąd na mapie, który powodował, że klucz się nie rozpił w tym miejscu. W ogóle nie było klucza, to zresztą wiecie, to było w sekretnym poziomie zresztą, który na Skulltagu się buguje po prostu. Ostrożniutko. A masz jeszcze raz. Dobra, bez sensu, bo nie mam berserka. Rozdupimy ich tu sobie. Okej. A masz, zbieraj baty. Dostaję. Razy. Oj, nie wytrzymał. To jeszcze rakietki zgarniemy tutaj, nie wiem co było. Także możemy stąd spadać. Tam idziemy jeszcze po jeden kluczyk. A póki co to ja zrobię przerwę i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajemy Final Doom TNT Evolution. Do usłyszenia, cześć!